Dzień dobry, witajcie. Mamy dzisiaj 3 maja. Nie mam pojęcia, co widać w kamerze, bo przez okulary, które mam na nosie, absolutnie widać nic wszystko. Nie widzę. Mamy super lody z takiej lokalnej rzemieślniczego zdrowego sklepiku u nas na wsi. Tak, bardzo dobre. Póki co spróbowałam sobie tylko tiramisu. Jeszcze nie próbowałam śmietanki, ale tiramisu jest pyszka. Andrzejek ma białą jagodę. Białą czekoladę. Białą czekoladę z jagodami. I co takiego? I brownie z wiśnią. Także tak, uskuteczniamy taki lekki tasting, gdyby ktoś był ciekaw, tak, uwzględniamy ten posiłek w moim dziennym zapotrzebowaniu kalorycznym. Liczą się kalorie, no. Wszystko jest gitarka. Jest miejsce na wszystko, moi drodzy. Na wszystko. Dzisiaj zamiast drugiego śniadania jem o lody, chociaż w sumie tak naprawdę jest już godzina chyba 17. 18. Więc 18. Odpuściłam sobie wcześniej moje drugie śniadanie, żeby móc zjeść loda. I wszystko i to jest git. Jakby życie jest sztuką wyborów. Ja dzisiaj postawiłam na coś zimnego. Także tak. Idziemy sobie dalej eksplorować naszą wioseczkę. Wrócimy do was, jak spotkamy po drodze coś ciekawego. The next day. Wczoraj z Andrzejkiem, słuchajcie, uskutecznialiśmy ten spacer i w sumie taki całkiem długi nam wyszedł, bo coś koło chyba 5 kilometrów, ale już w sumie nic ciekawego nie robiliśmy. Dzisiaj mamy sobotę, o godzinie 18.30 Iga gra w finale Mutua Madrid Open, więc idziemy do Pauliny i Grzesia, będziemy kibicować razem. A teraz, żeby no jednak ten dzień był taki właśnie aktywny, zbieramy się na siłownię. Przyznaję, że ja dopiero niedawno wstałam. Normalnie musiałabym prysznic, żeby się obudzić, no ale nie będę go brała, bo idziemy na siłownię. Umyję się już po siłowni, w sensie, bo wiecie, muszę umyć włosy, no nie? Więc lepiej się najpierw spodzić, a dopiero potem wziąć poranny prysznic. I słuchajcie, dzisiaj będę testowała moje nowe spodenki, bo nie wiem, czy widzieliście, Andrzej sobie kupił takie fajne rajtki, takie jakby, że mają leginsy pod spodem i taką drugą warstwę. I ja też sobie takie kupiłam, boję się tylko, no bo wiecie, jak to jest, jak ktoś jest przy kości, o, muszę dać niżej kamerę, jak ktoś jest przy kości, to ma taki problem, że ocierają mu się uda. Boję się, że będzie mi się to w trakcie trochę podwijało i obetrę sobie nogi. Chociaż nie wiem, czy to widać, bo to jest, wydaje się w kamerze strasznie czarne, ale chyba widać, że te spodenki są sporo krótsze niż te leginsy. W sensie je się da tutaj fajnie wyciągnąć. Więc mam nadzieję, że dadzą mu radę i że nie wrócę ze zbolałymi nogami. No, jak nie przetestuję, to się nie dowiem. Także dzisiaj będę to testować. Byłoby fajnie, bo naprawdę spoko są te spodenki. Są takie w sensie milutkie. No. Także tak. Andrzej myje zęby. Ja już myłam. Ogarnę sobie brwi, bo mi sterczą każda w inną stronę. No i lecimy na siłkę i wrócimy do was później. Wracam do was ze spodenkowym update'em. Nie było dobrze, moi drodzy. Nie było dobrze, niestety. Muszę wam powiedzieć, że jak chodziłam, to jeszcze było pół biedy, ale jak zaczynałam biegać, to podciągały mi się te spodenki, wręcz mi się tak jakby rolowały w górę. Więc trochę słabo, a teraz tak się pochylam, bo będę już sobie ustawiać wszystko pod moje rozciągałki. Tu mam matę. Rozłożę ją sobie. Andrzej, wypadł z baru. Ja tak chciałem się tylko przywitać. No, jesteśmy fity tego. Dalej. Fajnie jest. No. Także teraz się trochę porozciągam, bo nie robię tego na siłowni. No, ale co chcesz powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że klimatyzacja spełnia swoje zadanie, ponieważ są ostatnio upały i jest mega ciepło. I jest super fajnie, przyjemnie, komfortowo i fajnie to działa. Tak, jest chłodniej i do tego, jak siedzimy w domu, to aż tak nie kichamy, bo ten jonizator działa. No. Więc tak. No dobra, to ja się rozkładam i się teraz troszkę porozciągam.
No i po rozciąganiu, słuchajcie, ja uskuteczniam takie króciutkie rozciąganie. Dokładnie to, stretching dla początkujących, to jest training fitness. I słuchajcie, rozbraja mnie to. Nagrałam ten kawałek, więc Andrzej go tu wam teraz wklei. Jak to jest, że do jednej nogi potrafię się jakby pochylić czołem do kolana tak bardzo, a do drugiej po prostu dramat. Nie wiem, z czego to wynika, a czy to chyba zawsze tak jest, no nie? Że jakby taką, w którąś stronę rozciągamy się bardziej, ale no hit. Gdyby ktoś z was chciał spróbować tej Pauli Training Fitness, to ja bardzo polecam, tylko nie przejmujcie się, jak nie będzie wam wychodziło, bo ona, wiecie, czasem w tych komentarzach mówi, że no i teraz, nie wiem, tam powiedzmy, żeby złapać za stopy lub kostki, a ja na przykład na początku łapałam za kolana, potem za łydki i tak dalej. Także jakby coś nie wychodziło, to się nie przejmujcie. I tam jest w ogóle takie jedno ćwiczenie, którego w ogóle nie potrafię zrobić, a już kilka razy sobie z Paulą ćwiczyłam. Generalnie co jakiś czas po prostu do niej wracam, bo to nie jest tak, że odkryłam ją teraz, tylko mam taką, przychodzi mi taka faza na rozciąganie i trochę się rozciągam, potem to porzucam, potem znowu jest katastrofa, no i tak o. Dobra, koniec gadania, idę się umyć. Much later. Powiem wam, że ja to jestem czasem taki ciućmok. Sama zaproponowałam godzinę spotkania, a teraz możliwe, że się na niej nie wyrobię, bo wymyśliłam sobie, że chcę przyjechać do Faktory, bo tydzień temu był tu mój brat z mamą i pokazywali mi fajne buty. Pokazywali, sorki, musiałam popatrzeć, bo tutaj przechodzę przez ulicę. Pokazywali mi fajne buty, które no chciałabym w sumie właśnie przymierzyć. Więc idziemy teraz jeszcze do Faktory na Ursusie. Ale komuś coś piszczy w samochodzie. A potem przejedziemy się do Pauli i Grzesia na grilla i wspólne kibicowanie i ze świątek. W ogóle zobaczcie, jak mój mężulek pięknie się prezentuje. Andrzeju, cóż to za letnia stylizacja. Stylizacja z Dubaju, ale Kasia nawet mi kazała skarpetki zmienić, bo miałem swoje kermitowe, zielone. Nie. Najpierw było, nie masz lepszej koszulki? No mam. A potem było, ale skarpetki to też zmienisz. Okej. Ej, no bo chciałam powiedzieć, żeby nie było, że ja się chciałam ładnie ubrać do Pauliny i Grzesia, więc założyłam białą koszulę, a Andrzej wyglądał przy mnie jak menel. A mi wszystko jedno. No ale te zielone skarpetki do tej stylówki by nie wypasowały, no wystawałyby z tych butów, jakby to wyglądało. Andrzej po prostu nie myśli o szczegółach, a czasem trzeba o nich pomyśleć. Dobra, już jesteśmy pod sklepem, wchodzimy i sprawdzamy te buty. Byliśmy w Faktory, kupiliśmy sobie trochę rzeczy, pokażę wam je w domu, ale zobaczcie, jaka tu się szykuje stacja kibica. No po prostu sztos, jakby co, to te miejsce tu jest moje. No, a tutaj nasza baletkara. Kanal Plus Sport 2 na żywo, Mutua Madrid Open, finał godzina 18:30. Ale kasiory, typiara zarobiła. Bierzemy w rączkę trunki i kibicujemy. No i wróciliśmy po meczu. Iga wygrała, Andrzej podnosi platformę. A ja chcę wam pokazać jedną rzecz, której nie będę brała na górę, bo to jest coś, co kupiłam mojemu bratu. W sensie on miał upatrzoną jakąś koszulkę. Ja znalazłam tą i stwierdził, że jednak wolę tą. Słuchajcie, Andrzeju, będę chyba potrzebowała twojej pomocy. Andrzej prezenta, słuchajcie. Koszulka, taki zwykły Adaś, tak jak widzicie, jest tak ładnie tutaj gumką obszyta. Tu przy rękawach też, tutaj po prostu Adidas. Gdyby ktoś był ciekaw, 125 zł. I to jest, to ja wypatrzyłam, taka dumna jestem z siebie. Mateusz sobie tam wcześniej, o, paragon mi tu wypadł. Mateusz sobie znalazł wcześniej inną, ale pokazałam mu tą i stwierdził, że fajna. Także to, a butki pokażemy wam już jutro rano w domku. The next day. Wracam do was, by pokazać buty i zaraz potem się pożegnać, bo słuchajcie, dziś niedziela, majóweczka dobiega końca. Smutne widmo poniedziałku, czai się gdzieś za rogiem, ale jeszcze nie o tym. Tutaj leżą pudełka po naszych butach. O, nawet będę mogła wam powiedzieć, ile kosztują, bo widzę, że jest cena. 186
złoty. Skarpetki za 6 dyszków. Mam 3 pary. Bardzo lubię te skarpetki, słuchajcie. Jedna para skarpetek za 2 dychy? Co, na te trójki puszczają? Ty, a twoje skiety z Adidasa to myślisz, że tańsze były? Nie wiem, no. Andrzej widzę, że dostał olśnienia jakiegoś. Bardzo fajne są te stópki, słuchajcie. Zresztą mam je na sobie właśnie też. Jakby nie identyczne, ale z Vansa. Bo widzicie, one mają tutaj takie żelki. Takie coś żelowe i się bardzo dobrze trzymają kostki. Nie zjeżdżają. Także tak. Mamy tutaj są moje buty. O. Takie klasyczne, czarno-białe wansiki. Powiem wam, że strasznie ciasno są tu zasznurowane. Ale ja oczywiście sobie to poprawię po swojemu, tak żeby było mi trochę wygodniej, bo w tym momencie trochę ciężko się je zakłada. No, taki klasyczny trampek. Powiem wam, że miałam nadzieję, że kupię sobie czarne konwersy, ale... Może pokażę wam swoje. Ja mam takie konwersy nieklasyczne, tylko takie z takim napompowanym tym noskiem i napompowanym bokiem. I chciałam sobie kupić takie zwykłe, które tego przypompowania nie mają i niestety nie było. Dlatego poszliśmy do konkurencji i stwierdziłam, że spróbuję Vansy, bo w sumie nigdy Vansów nie nosiłam. A tutaj będą buty moje i buty Andrzejka. To jest dokładnie ten sam model. Czy jest tu nazwa modelu? Erzum Pegasu? Pegasus, o, bo jak tutaj jest skrócone, tutaj jest Erzum Pegasus. Ten mniejszy wiadomiks mój. Ten większy Andrzeja. I to są, słuchajcie, budki takie, jak widzicie, widać to? Ostrość złapie. Takie siateczkowane, one mają taką sztosową tutaj tą wkładkę w środku. Musielibyście je przymierzyć i to poczuć. Ale to są ogólnie buty z tej jakby, wiecie, z tego Nike Running, czyli do biegania. I widziałam, że na stronie internetowej one były wystawione jako buty do biegania po ulicy. Dlatego pewnie właśnie tutaj tak dobrze amortyzują. I gdyby ktoś był ciekaw, słuchajcie, to te buty kosztowały... Ile one kosztowały? Powiedzmy, że 308 zł za parę. Natomiast, słuchajcie, one są dalej dostępne na stronie Nike'a, tak po prostu w sprzedaży. I tam kosztują 600. Nie wiem tylko, czy to jest ta trójka, czy to jest może jakaś nowsza wersja tego buta. No to nie zwróciłam uwagi. W każdym razie przebitka pierwsza klasa. No, zobaczcie, jaki zgrabny bucik. Mega mi się podobają. Więc tak, będę musiała teraz zdecydować, bo chciałam je sobie kupić w sumie tak do chodzenia na co dzień. Czy faktycznie będę chodzić w nich na co dzień, czy na siłkę, bo na siłkę jak chodzę, to mam takie swoje też siateczkowane riboczki i one też są butami do biegania, mają w środku taką fajną wkładkę. Więc do przemyślenia. O tych myślałam raczej właśnie w kontekście chodzenia na co dzień, bo niestety buty takie jak te Pumy albo te Air Force, przez to, że są skórzane. No, nie chcemy mówić o tym, co się dzieje, jak jest gorąco i noga w nich leży cały dzień. Nie jest dobrze. Nie pachnie to dobrze. Dobra, koniec gadania. Bardzo wam za ten film dziękuję. Dajcie mi znać, które buty wam się bardziej podobają. Czy najacze, czy może wansiki. Czy może wolelibyście jednak dalej szukać tych czarnych konwersów. Chętnie poczytam, co tam ciekawego macie do powiedzenia. Bardzo wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić tam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!